Witam serdecznie. Dnia drugiego. Ale zimno jest. Ja chyba w tym płynę. Dzień drugi. Bardzo dobry. 117 km przepłynięte. Także łącznie z wczorajszymi 83. Mamy 200 na liczniku. To jest fajny wynik. Skończył się san, czyli miałem dzisiaj 90 km najpierw sanem plus 27 km Wisłą. Zdziwiło mnie to bardzo, że jak wpłynąłem do Wisły, to liczyłem na szybszy nurt, że będzie się fajnie płynęło, a tutaj taka dupa była, ledwo ta woda płynęła. No ja muszę się przyznać, że jak wpłynąłem do Wisły, to aż mnie tak, kurde, zamurowało, dlaczego ta woda tak powoli płynie, bo ja liczyłem, że jak wpłynę do Wisły, to przyspieszę, że będę płynął dużo szybciej, a tam jeszcze zwolniłem, ta woda całkowicie przestała płynąć, zrobiło się duże, szerokie rozlewisko, woda stała, więc to mnie tak troszkę podłamało, ale od razu minutę, dwie później była ta przeprawa promowa z kibicami i depresja od razu minęła. To było mniej więcej 5-6 osób z jednej strony, drugie tyle z drugiej strony. Z okrzykiem oczywiście tylko zwycięstwo. Są takie momenty, że naprawdę człowiek się zastanawia, kurde, czy to jest możliwe do wykonania. Płynie się 15 godzin, 16, 17, 18 bez żadnej przerwy. Te kilometry lecą bardzo powoli, a takie momenty pozwalają uwierzyć, że to jednak naprawdę może się udać. Nocuję tam, gdzie mnie noc zastanie. Dzisiaj akurat tak się trafiło, że jesteśmy tuż obok mostu w Annopolu. Można powiedzieć, że śpimy pod mostem. Noc jak noc. Taka długa nie będzie, więc nie ma za bardzo znaczenia, gdzie będę się rozbijał, bo jest 22:30. O 3:00 wstaję, czyli mam 4,5 godziny snu, jeśli dobrze liczę. Za 4,5 godziny wstaję. Także to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, gdzie się rozbiję. Byleby położyć głowę na... Nawet nie mam poduszki. Byleby położyć głowę gdziekolwiek i zasnąć. Cel na jutro, minimum 120 km. No i pamiętajcie, tylko zwycięstwo.